very... Chyba je zapłacili. Many. Tutaj się płaci za łóżko. Czyli za jedna noc to jest kwota... Siemanko. Jeśli planowaliście przyjechać na Mistrzostwa Świata do Kataru i spędzić tutaj troszkę czasu, pewnie po głowie chodziło wam, gdzie będziecie spać. Wybór nie był zbyt szeroki, bo można było spać w hotelu, na statku, w baraku lub w namiocie. Tych dwóch pierwszych opcji nie polecam, chyba że jesteście właścicielami platynowych kart kredytowych i pieniądze to dla was tylko zera na koncie. Większość kibiców wybrało baraki lub namioty. Jak żyje się w namiocie? Jakie panują tam warunki? I ile to wszystko kosztuje, pokażę wam w tym reportażu. A właściwie nie ja wam pokażę, tylko Marcin Szrek, polski sędzia piłkarski, który przyjechał tutaj wraz z żoną, żeby oglądać mecz Meksyk-Polska. Zaprosił nas do swojego namiotu, zaprosił nas na swoje włości i nas po nich oprowadził. Zobaczcie. Słuchajcie, no witamy, czym chata bogata, domek numer 8. Z widokiem. Premium Deluxe. Lepszych nie było, umówmy się dokładnie, mamy z widokiem. Bałtyk to nie jest, ale też jest pięknie. O poranku wystarczy sobie rozsunąć drzwi, podnieść i klapę i się wpatrywać w morze. Dwa zamki, lewy, prawy. Czuliście tutaj w pewnym momencie jakieś niebezpieczeństwo, czy zupełnie nie? Nie, zupełnie nie. Ja się obawiałam w Polsce przed wylotem, bo ciężko mi było sobie wyobrazić, jak ta wioska jest zorganizowana, natomiast tutaj wydaje nam się, że jest całkiem bezpieczne. Widzę na dwie kudeczki to zapięte. Tak jest. Tutaj wejdziemy od razu do salonu. Teraz ja myślę, że to też może być ciekawe dla osób, które z Polski się wybierają do tej wioski, bo nigdzie na stronie organizatora ja nie znalazłem informacji ani zdjęć, czy te namioty są bezpieczne, czy można je zamknąć, czy można zostawić, więc uspokajam wszystkich kibiców z Polski, no i nie tylko, że jest bezpiecznie i przynajmniej my. Przez te 3 dni nic złego się nie wydarzyło. Niestety nie mieliśmy możliwości wyboru flagi, jaką mamy nad namiotem. Trafiła nam się amerykańska, może być. Te polskie, które są w środku, to sami żeśmy już sobie namiot zrobili. Ale niech będzie. Obok mamy walię. Klimatyzacja działa. Oczywiście klimatyzacja w przenośni, wiatraczek. Byłem gotowy uwierzyć, że naprawdę macie klimatyzację, to jest Katar. Polskie flagi akurat się przyznam, że pod stadionem był punkt, w którym kibice z Meksyka i Polski mogli flagę swoją wziąć, więc tak zostały przyznane. Pomysł był, przede wszystkim nie mieliśmy zbyt... Nie mieliśmy zbyt dużego wyboru, ponieważ jesteśmy tutaj tylko 2 noce. Teraz 2 noce, później wybieramy się na Sri Lankę i wracamy na mecz z Argentyną, a w przypadku noclegów krótszych, typu właśnie 1 czy 2 dni, to tylko zostawały nam te wioski kibica, ponieważ wszelkie jakieś inne apartamenty już pomijam, czy w ogóle byśmy się na nie zdecydowali ze względu na cenę. Wszystkie inne apartamenty były od 3, minimum 3 noce, więc mieliśmy do wyboru tylko wioski kibiców. Zdecydowaliśmy się na tą. Druga jeszcze była bezpośrednio przy lotnisku, ale no już totalnie na pustyni, a tu jest o tyle plus, że mamy wodę, mamy możliwość pójścia odpocząć na plaży i to braliśmy pod uwagę. A jak z prysznicem i tymi sprawami? Zaraz pójdziemy, jeśli chcesz się wykąpać, proszę bardzo, zobaczysz sam, woda ciepła, bo myślę, że jej nie podgrzewają tego problemu, co w Polsce nie mają, no ale je ogarniamy. A jak z kosztami, powiedzcie, bo to jest najciekawsza kwestia. Ile płacicie za wynajęcie tego na 2 noce, tak? Tutaj się płaci za łóżko. Czyli za jedna noc to jest kwota 500 zł za łóżko, czyli jak jesteśmy tutaj 2 noce, 2 osoby, no to w sumie płacimy za to 2000 zł. Czegoś wam tutaj brakuje?
żono? Nie wiem. Chyba nie. Tak na szybko. Ciężko jest mi coś wymienić. Najważniejsze, że, bo tak jak my przyjechaliśmy, teoretycznie nam się wydawało, że z lotniska szybciutko tutaj trafimy, ale tak, zanim sobie ogarnęli karty SIM, zanim odebraliśmy bagaże, zanim żeśmy jeszcze dojechali w nocy taksówką, to zamiast jeszcze samolot się opóźnił, zamiast o pierwszej byliśmy o czwartej. Najważniejsze było, że są bardzo wygodne łóżka, można się wyspać, jest prąd, można sobie ładować telefony, nawet z adapterem polskim, więc jak nie trzeba mieć klimatyzator w postaci wiatraczka, światło, u góry lampeczka romantyczna, widok na morze. Wiele czasu tu nie spędzamy, bo tak naprawdę śpimy, a śpimy krótko. Więc nie jest to takie miejsce, w którym... No też umówmy się, za długo spać tutaj nie można, ponieważ wiatraczek, o który byś się spać nie położył przy tym słońcu, no ten każdy, kto spał w namiocie, to wie jak w upale, no jak szybko trzeba wstawać. Ale to dobrze, bo dzięki temu, gdybyśmy pewnie byli w jakimś hotelu klimatyzowanym, pewnie stracilibyśmy więcej czasu. No wiadomo, jak jest na mundialu, każdy wraca zmęczony, ale szczęśliwy. I przez to, że wcześniej wstaje, mam więcej czasu tutaj. No, jesteśmy tutaj 3 minuty i muszę powiedzieć, że strasznie duszno. Ciężko tutaj przebywać, na szczęście plaża niedaleko. A powiedzcie mi jeszcze, ile was wyniósł cały ten wyjazd do Kataru? No ciężko liczyć, bo... Z biletami włącznie. W ogóle no tutaj się sporo nam zmieniało. Pierwsze, gdy za pierwszym razem sprawdziłem sobie, ile kosztuje bilet do Kataru, tuż po losowaniu, no bo taką mam metodę, że przy wielkich imprezach zawsze zaczynam od biletu, no to pierwsza kwota chyba Katarczykiem to było 9 tysięcy. Mówię, no jednak trochę przesadzili, więc szukaliśmy innych rozwiązań, braliśmy pod uwagę inne linie. Ostatecznie jednak przylecieliśmy Katarczykiem za połowę tej kwoty, bo później chyba zdali sobie sprawę, że przesadzili z ceną, tym bardziej dla polskich kibiców. No i przyleciliśmy za 4000 bilet w jedną stronę. No. Plus jeszcze Sri Lanka, na którą dzisiaj lecimy. No ale żeby było śmiesznie, 5-gwiazdkowy hotel na Sri Lance dla 4 osób kosztuje taniej na 5 noclegów niż tutaj dla 2 wiosek. No myślę, że się zamkniemy około, nie wiem, 12 tysięcy osobowych. A ile kosztowały bilety na mecz? Bo widziałem, że miejsca mieliście naprawdę bardzo dobre. Miejsca mieliśmy fajne. Bilet na mecz kosztował 1000 euro. One question about your experience, about the place, about Qatar. Wysyłam Khalikali, sir. And the services in the place. Just take a second. I'm like one answer. Okay. Wysyłam Ali, sir. Yeah. Ali, sir. We are from Poland. I am here with my husband, Martin. And his colleagues. We spent here 2 nights, and generally my impression are very good. Our tent is first line, so I have beautiful view. We have been before 1 times. Organization is very good. Service is very good. It's very. Chyba je zapłacili. It's many people who are helpful. Kibic sukcesu. Everywhere. Ale zwróciłeś uwagę, na czym mu zależało, tak na dobrą sprawę. Nie pytał ani o mecz, nie pytał ani o to, nie wiem, jak nam się oglądało, co myślimy o poszczególnych zawodnikach, czy też co nam się tutaj podoba, tylko jak najbardziej, co się podoba nam, czy nam się podoba pokój i tak dalej, po to, żeby chyba pochwalić organizatorów i swój rząd. Staliście takie się wrażenie. Twarzą katarskiej propagandy. No dobrze, no cóż zrobić, no. Pieniądze nie śmierdzą. Ile wam zapłacili? Nie mogę ci powiedzieć, słuchaj, to nie są małe rzeczy. Nie pijemy w ogóle alkoholu, mamy dobre humory. To jest mundial po prostu, tak? No mamy tylko 2 noclegi tutaj, później 5 noclegów czy 6 na Sri Lance i wracamy tylko na mecz Argentyny. Mamy duże i małe walizki, więc nie chcieliśmy tych dużych walizek brać tutaj do namiotu, tylko mówimy, zostawimy sobie w przechowalni na lotnisku, a tu weźmiemy tylko małe kabinówki. Natomiast, co się okazało?
Hamad, czyli ten port lotniczy ichniejszy, nie ma przechowalni bagażu, co jest dla mnie kuriozum. Okej, jest tam gdzieś blisko, na stacji metra, dosłownie 200 metrów, ale za jedną taką walizkę za dobę wychodziło 500 zł za sztukę. Czyli ty się wiesz. Dobrze mówię? Czy za dwie doby było 500? Czy za dwie doby było 500. Za dwie doby było 500, czyli przy, no tak, ale liczyliśmy, przy że jest czterech nas... walizkach, no to nas wychodziło wiesz, no trochę. Także poszliśmy jednak w opcję taką, że jedziemy Andrzej jest silny, widać jakie ma tutaj muły. A Andrzej, dodajmy, to jest brat asystenta Czesława Michniewicza, Rafała Laseckiego. Jest z Ostrowca. Tak się składa, że ja byłem w hotelu reprezentantów Polski, widziałem jak twój brat mieszka. Tak, no różnica na poziomie jest dosyć duża, tak. Ale Rafał obiecał, że go odwiedzi. Nie wiemy, czemu nie przyszedł. Nie wiem. Dobra, to teraz musisz nam sprzedać coś z obozu kadry. No niestety nie, tu nie ma, żadnych newsów. Kadra jest szczelna dosyć, więc ja też sam jestem ciekaw nieraz pewnych smaczków, pewnych... Nie dostajesz składu wcześniej? Niestety nie. W ogóle słuchaj, wczoraj Skorupa czy Skorupski zdjął rękawice, ja rękę pokazała mi. Rękawiczki. Ja nie wiem, czy on nie chciał cię w twarz tą rękawicą walnąć. Wiesz, co to znaczy, a ty wiesz, że on ci chciał prezent dać. To ja sam wiesz. Nie, no wczoraj z Skorupskim rzucił rękawice, więc jestem przeszczęśliwy podwójnie, więc naprawdę mistrzostwo świata dla mnie. A mówię, że go nie lubisz. Bardzo go uwielbiam. Żyć nie umierać, tak? O. Woda jest. Ma być ciepła. Rano małe kolejki, ale nie takie jakich by się można było spodziewać, bo tych takich punktów, gdzie można sobie, nie wiem, przemyć twarz, pójść do toalety, czy też wziąć prysznic, jest bardzo dużo, tak? Nawet nie wiem ile, ale jest ich sporo, dzięki temu, no nie wiem, na taki prysznic rano się czeka nie dłużej niż 2-3 minuty, także jest okej. Okay. Muszę mi się wykąpać, taki zrobimy, tylko nie wiem, czy masz telefon wodoodporny, ale... Mam, ale może nie będziemy może się kąpać razem. Dobra, nie. Nie w tym kraju na pewno. Nie, to wytniemy. Będziemy tam wchodzić do środka. Prysznic jak prysznic. No, prysznic jak prysznic. Także tak jak ci mówiłem, tutaj no wiadomo, że gdybyś miał tutaj spędzić więcej niż tak jak ja, no dwa noclegi, pewnie byś te niedogodności zaczął odczuwać, ale wszystko jest w głowie i jeśli jesteś pozytywnie nastawiony, a na mundialu trzeba być pozytywnie nastawiony, tak jak ludzie z całego świata przyjeżdżają i się cieszą, to odnajdujesz te dobre rzeczy, a złymi się nie przejmujesz, chyba wtedy jest lepiej, jesteśmy bardziej szczęśliwi. I nikt mi za to nie zapłacił. Najważniejsza rzecz, pozdrawiam wszystkich kibiców, zawodników, którym miałem okazję sędziować, co złego to nie ja, przepraszam, został mi tylko ostatni rok sędziowania, ponieważ muszę kończyć ze względu na wiek, już więcej nie będziecie się ze mną musieli męczyć, teraz będę tylko oglądał.